Błogosławieństwo jest synonimem szczęścia i po uzmysłowieniu sobie tego można uznać dzisiejszą Ewangelię za zupełnie bezsensowną. W końcu jak człowiek, który jest smutny, cierpiący i poniżany, może być szczęśliwy? Bóg właśnie obdarzając nas 8 błogosławieństwami otwiera nam drzwi do uzyskania pełni szczęścia już tutaj, na ziemi. Szczęśliwi ubodzy w duchu. Kiedy pozbyłem się przywiązań do tego świata, kiedy pozwoliłem Bogu działać w moim życiu, wtedy poczułem się naprawdę wolny. Wtedy poczułem się, że naprawdę jestem sobą. Szczęśliwi smutni. Czy to w ogóle możliwe? Kiedy jesteśmy daleko od Boga, jesteśmy smutni. Próbujemy zagłuszyć to przyjemnościami, wesołością, ale nie w nieskończoność. Więc kiedy staniemy w prawdzie i zobaczymy naszą słabość, wtedy mamy szansę zatęsknić za Bogiem. Za Bogiem, który przyjdzie, pocieszy nas i obdarzy prawdziwym błogosławieństwem, czyli szczęściem. Szczęśliwi cisi. Kiedy jest ci ciężko, kiedy twoje życie staje się trudne, a kłody lecą ci pod nogi, Bóg wskazuje na Maryję, która rozważała wszystko w swoim sercu. Bo cisi to tak naprawdę nie ci, którzy nigdy nie mają nic do powiedzenia albo nie zabierają głosu, ale to ludzie, którzy kiedy jest im ciężko, nie narzekają, a kiedy ktoś ich skrzywdzi, nie idą, nie rozpowiadają tego wszystkim naokoło. W ten sposób tylko karmią swoje uprzedzenia. Dlatego, kiedy uporasz się z chęcią narzekania i marudzenia, Bóg w ich miejsce da ci umiejętność przebaczenia, wyrozumiałość i pokój serca, czyli szczęście. Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości. Jeżeli walczymy o sprawiedliwość, wolność, prawdę, to Bóg działa przez naszą wierność. I nawet jeżeli ludzie naokoło nie rozumieją tego, o co walczymy, lub też śmieją się wręcz z nas, to my nie ustawajmy. Dlatego, że Bóg naprawdę działa. Szczęśliwi miłosierni. Jan Paweł II powiedział, że czyny tworzą nas samych. Dlatego przymuszając się do miłosierdzia, czasem pomimo własnego lenistwa czy niechęci, sprawiamy, że nasze serce rośnie, poszerza się i pięknieje. Szczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Dziś Pan daje ci ogromną możliwość oczyszczenia swojego serca w spowiedzi świętej. Daje ci łaskę uświęcającą, abyś mógł codziennie czynić dobro. Szczęśliwi przynoszący pokój. Kiedy twoje zdanie jest dla ciebie ważniejsze niż druga osoba i wciąż tracisz siły na długie kłótnie z ateistami, nigdy nie przyprowadzisz nikogo do Boga. Jezus mówi, że będzie ci błogosławił, gdy będziesz niósł zrozumienie, pokój, pokazywał innym, jak dobrze jest być z Bogiem. Wtedy będziesz mógł liczyć na to, że ci, o których się troszczysz, znajdą prawdziwe szczęście – Jezusa. Błogosławieni i prześladowani. Bóg jest inny niż świat. Świat uważa to, co boskie, za głupie i nie widzi w tym wartości. Jeśli więc jesteś prześladowany z powodu swojej wiary, niechęci do grzechu, miłości do Boga, jest to powód do radości. Oznacza to bowiem, że jesteś podobny do Jezusa. Błogosławiony. Dzisiejsza Ewangelia mówi więc o tym, że to, co w oczach świata może wydawać się cierpieniem i udręką, w rzeczywistości jest błogosławieństwem, a więc czystym szczęściem.